11 listopada to jest taki wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. A kto z was się czuje Polakiem? Kto ty jesteś? Polak! Europejczyk! I choć może jesteśmy mali jako kraj, to jednak mamy wielkie serca i wielkie tradycje patriotyczne. Ja chciałbym, żebyśmy te patriotyczne treści, te patriotyczne myśli gdzieś tam w swoim sercu rozwijali, też i w naszym ośrodku. Dlatego dzisiejsze spotkanie, przygotowane zarówno przez środowiskowy, tak jak i przez warsztat terapii, będzie poświęcone naszej kochanej ojczyźnie. A zaczniemy nasze spotkanie od przypomnienia sobie, dlaczego 11 listopada, dlaczego my dzisiaj się tutaj zbieramy i dlaczego jest to taka ważna data, ważny dzień, ważna chwila w życiu każdego Polaka. Odzyskaliśmy niepodległość 11 listopada 1918. Dobrze, a teraz mi powiedzcie, jeżeli 1918, po ilu latach niewoli? 123 latach niewoli. Między innymi Piłsudski odzyskał, Dmowski. To byli przedstawiciele, to tak samo jak mówią, że dyrektor tutaj coś robi. Nie, bo dyrektor, to widzieliście, żeby coś robił? Nic nie robi. To wy robicie. I dlatego też przedstawiciele tacy jak właśnie Józef Piłsudski, tak jak Dmowski. Witos. Tak, i wielu inni, i innych przypominają nam o tym, że wielu ludzi kochało Polskę i za Polskę oddało życie. Tak jak mówiłem wam na mszy świętej, Polska nie istniała, nie było jej na mapie wcale. Tak jak dzisiaj otworzymy mapę Europy i wiemy, gdzie jest Polska, tak kiedyś jak otwieraliśmy mapę, nie było Polski. I Polacy za bardzo chcieli, bardzo kochali ojczyznę. Powiedzieli, o nie, tak to nie możemy. My musimy pokazać, że jesteśmy. I dlatego też i dzisiaj, przez ten program, przez to spotkanie, chcemy pokazać też, że jesteśmy Polakami. Zapraszamy do obejrzenia filmu, które nam przypomną tę naszą historię. Była to też straszna wojna, która pochłonęła wiele istnień, jednak nie była w stanie zniszczyć naszego marzenia o wolności. I stało się. Nasz dzielny naród wykorzystał tę chwilę, aby powstać, a na jego czele stanął sławiony niczym anioł z jasnego nieba, Józef. Przypominać i opowiadać o historii, z której możemy być dumni, którą powinniśmy przekazywać wszystkim, którzy o tym nie wiedzą. Dlatego teraz zapraszamy do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Z wojną, żeby mieć wolność, trzeba ją sobie wywalczyć. I dlatego ta pierwsza piosenka, którą... Pierwsza pieśń, myślałem, że to, która będzie nam o tym przypominała, to pieśń Wojenko. Wychodzić
żeby ta wolność była nasza. Dlatego ta pieśń nam też przypomina o tym, jak wiele serca i wiele poświęcenia nasi dziadowie, ci, którzy walczyli w obronie ojczyzny, przelali za naszą kochaną Polskę. Nie noszą na pasu te szary i skór, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz pierwszy brzegu podnoszą na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz pierwszy brzegu podnoszą na bój. Piechota, ta szara piechota, maszerują chłopcy, maszerują, karabiny weszło w szary strój. A żelini drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. To, co jest wielkim darem naszej ojczyzny, to tak jak widzieliśmy też w filmie, że Pan Bóg był z nimi obecny, z tymi wszystkimi walczącymi, mającymi nadzieję na wolność i tego Pana Boga głęboko w swoim sercu nosili. Wyrazem tego jest też piękna pieśń patriotyczna Rota, która zagrzewała niejedno serce i do dzisiaj zagrzewa serce niejednego Polaka, który wierzy w Boga, który wierzy Bogu i który wierzy, że wszystko w naszym kraju może też być dalej dobrze. Dlatego teraz też sobie ten hymn Rotę zaśpiewamy.
często je śpiewać, a nie tylko słuchać, tak, bo to jest historia. Na pewno bardzo ważna dla każdego Polaka. Dlatego też i za ten dzisiejszy program, za to dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie chcę podziękować panu Markowi, który przygotował Złote Struny. Pani Agnieszce, która przygotowała wiolinki. Panu Wojtkowi, który przygotował te prezentacje, które widzieliśmy na początku. Przede wszystkim podziękować wam, bo przychodząc tutaj daliście dowód tego, że ważna jest dla was historia. Może nie do końca zrozumiała, jasna, ale ważna i chcecie się jej uczyć. Dlatego też z dzisiejszego spotkania wszystkim 4 z plusem stawiam. 4 z plusem, dlatego że nie wszyscy znaliśmy te pieśni. Ja też ich nie znam, dlatego sobie też 4 z plusem stawiam. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie wszystkim, którzy przygotowali. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, czy w maju, kiedy też obchodzimy ważne święta dla naszej ojczyzny, też w taki czy podobny sposób będziemy wspominali to, co jest dla nas najpiękniejsze, historię naszego narodu. Dziękuję wam bardzo. Kawałek mówi. A nie wiesz, nie będzie jeszcze dodatkowo tam stawiam, tak? Ale robisz to tak. I jak ci się podoba? To relacja. Czyli relacja. Która piosenka ci się najbardziej podoba? Na przykład? To wojenko. A jak ci się podobało?